W imieniu ministra obrony narodowej oraz w imieniu dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, pana generała sił zbrojnych pilota Lecha Majewskiego, głos zabierze szef sztabu dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych, pan generał dywizji Ireneusz Bartek. Szanowny panie prezesie, szanowna pani radni, żono generała, szanowni panowie, oficerowie, żołnierze, podoficerowie, którzy dzisiaj dzisiejsze festy zabezpieczają. A szczególnie te słowa kieruję do wszystkich żołnierzy, weteranów, żołnierzy będących w rezerwie, wojsk specjalnych, a w szczególności jednostki broni, warszawiaków. W imieniu ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, mojego dowódcy generalnego Lecha Majewskiego, pilota, pozwolę sobie odczytać list, który jest adresowany na ręce pana prezesa całego dowodu. Szanowny panie prezesie, w imieniu własnym żołnierzy oraz pracowników wojska dowództwa generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej Sił Zbrojnych pragnę złożyć panu prezesowi serdeczne gratulacje w związku z organizacją festynu patriotycznego Tobie Ojczyzny. Działalność fundacji mająca na celu pomoc żołnierzom wojsk specjalnych w aktywizacji zawodowej po zakończeniu służby oraz wsparcie udzielanej rodzinom budzi szacunek wśród kadry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Bogaty program państwa patriotycznej imprezy, a szczególnie pokaz działania operacyjnych jednostek specjalnych, które za chwilę będziemy oglądać, oraz statyczna prezentacja, która jest przed nami, robi wrażenie na wszystkich uczestnikach dzisiejszego festynu. Korzystając zatem z okazji, przekazuję panu prezesowi oraz zarządowi fundacji życzenia satysfakcji dalszej pracy społecznej, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisał minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, generał broni, pilot Lech Majewski. Dziękuję i życzę miłego spędzenia czasu tutaj dzisiaj na wałach Wisły za chwilę. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Petelicką. Zaryzykował, dał zielone światło, podmiotowi do tej chwili.
Zwrócił się on całkowicie projektowi stworzenia nowoczesnej, elitarnej jednostki specjalnej na wzór amerykańskiej delty i wyjściowego czasu. Jednostka ta miała być zdolna do wykonywania operacji jako skutecznej odpowiedzi na międzynarodowy terror. Podczas misji na Haiti w 1994 roku operatorzy broń jako pierwsi w historii żołnierze Wojska Polskiego studiowali w warunkach bojowych z komandosami 10. Grupy Amerykańskich Sił Specjalnych. W ten sposób jednostka broń przecierała szlaki na drodze Polski do NATO. Dzięki włączeniu gromu natowskie działania specjalne nasz kraj stał się partnerem rozpoznającym właściwe zagrożenia i dysponującym własną formacją do skutecznego zwalczania terroryzmu. To był bardzo mocny argument przemawiający za włączeniem Polski do NATO. Generał Sławomir Petylicki był nie tylko oddany bez reszty swojej pasji, nieugiętym, często bezkompromisowym wojownikiem, ale przede wszystkim człowiekiem honoru i patriotą w służbie państwa i jego racji. Tylko taki człowiek mógł zabiegać o przywilej kontynuowania przez jednostkę specjalną broń tradycji sił ociemnych, spadochroniarzem Armii Krajowej i z dumą być wiernym ich zawołaniu Tobie, Ojczyzno. Drodzy Państwo, rozkazem z dnia 13 września 2014 roku komendant kupca ZHP Warszawa Żoliborz nadał imię generała brygady Sławomira Petelickiego 125. Warszawskiej Drużynie Wędrowniczej Harcerskiej Służby Granicznej GROM imienia pułkownika Jacka Bartosiaka. Od tej pory drużyna będzie miała dwóch patronów, którzy za życie byli przyjaciółmi. Proporze z drużyny z wyszytymi nazwiskami obu patronów z rąk pani Agnieszki Petelickiej odbierze drużynowy podharcmistrz Maciej Pietraszczyk. Szanowni Państwo, uczcimy minutą ciszy pamięć generała Sławomira Petelickiego, twórcy jednostki wojskowej GROM oraz pamięć wszystkich żołnierzy sił specjalnych, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz serdecznie zapraszam w imieniu gospodarzy, czyli Stowarzyszenia Siła Honor i Honor imienia Sławomira Petelickiego, Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, Miasta Stołecznego Warszawa, do obejrzenia szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Thank you.
proszę odejść o 1 metr. Thank you.
na tamte podanie to już od dawna tam stoją. No tak, to nie przygotowane.
strzelili. Zarażają. Thank you.
przedstawiciel przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Zobacz. Arabskie organizacje terrorystyczne zapowiedziały kolejny zamach, informując, że jest to zemsta za pomoc rządu rosyjskiego okazanych Żydom. Atak na naszych dyplomatów w Bejrucie. Dobra, tworzenie Gromu zbiegło się z operacją polskiego wywiadu w Iraku. Dowodził nią Gromosław Czempiński. Polakom udało się wywieźć z Iraku 6 amerykańskich agentów CIA, którzy po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej znaleźli się w śmiertelnej pułapce. Tego zadania nie chcieli się podjąć ani Anglicy, ani Francuzi. Za to rząd amerykański nie tylko pomógł w umorzeniu części polskich długów, ale również zaangażował się w tworzenie wojskowego. Szanowni Państwo, jeśli ktoś poszukuje swojego dziecka, Lenka Paterek jest tutaj przy telewizji, poszukuje swojego brata i mamy, zapraszamy, bo dziecko się niepokoi. Jak najszybciej prosimy, żebyście do nas przyszli, no i odebrali swoje dzieciątko. Ja uczestniczyłem w pierwszej selekcji, która była organizowana w Polsce. Była to selekcja organizowana. Drzwi są otwierane przy pomocy ładunku wybuchowego. Czyli ta fala podmuchu jest też niesamowita. No i wpada grupa, która realizuje zadania. Rozwijała się dopiero po 4 latach od jej powstania. Prezydent Stanów Zjednoczonych poprosił polski rząd o wojskową pomoc przy wprowadzeniu pokoju w Republice Haiti. Wtedy to premier Pawlak zapytał ówczesnego ministra obrony Kołodziejczyka, admirała Kołodziejczyka, na posiedzeniu rządu. Ile czasu potrzebuje, żeby wysłać 50 zawodowców na Haiti? Na to minister odpowiedział minimum 2 miesiące. Wtedy premier zapytał ministra spraw wewnętrznych, któremu podlegał Grom, Andrzeja Mieczanowskiego, ten odpowiedział, że godzinę. 17 października 1994 roku polscy komandosi pojawili się na warszawskim lotnisku Okęcie. 55 komandosów z dowódcą jednostki wyjeżdżało na Haiti. Wtedy się z nas śmiano, że były ciemne okulary. Nowy rząd nie potrafił zapanować nad sytuacją w Republice. Haiti, nazywane przez Amerykanów hellhole, czyli piekielna dziura, to było miejsce straszne. O tym może świadczyć fakt, że w pierwszym miesiącu 8 żołnierzy amerykańskich popełniło samobójstwo. Grupy dawnych zwolenników reżimu, które tam były, dalej działały na terenie Haiti. Mówię nocami. Tak, znowu ludność polowała na zwolenników dawnego reżimu. Polacy stacjonowali w miejscowości Mariani, około 35 minut. Zatrzymając samochód, grupa wypada, rozdzielamy tłum, neutralizujemy tych najbardziej takich zaciekłych. Pamiętam, że rozjechaliśmy na patrol, na to zauważyliśmy na drodze tłum, który nie wiedzieliśmy co robić, jechaliśmy samochodami. Ten tłum okazało się, że jest maczetami atakowany jeden ze zwolenników byłego prezydenta. Wzięliśmy go, poszliśmy z samochodu, wsiądli do naszego, jednego z naszych samochodów i bez użycia broni wychodziliśmy samochód. To nie tylko była policyjna rozmowa, to były również działania specjalne prowadzone przez jednostkę antyterrorystyczną. Dochodziło do sytuacji takiej, że byliśmy w zasadzie działania odmiany. Była sytuacja, że dostaliśmy sygnał o tym, że jest porwana osoba, pojechaliśmy na miejsce, przygotowaliśmy się do działania. Okazało się, że został porwany młody chłopak. Był przetrzymywany w jednym z domów, czekając na zgodę na rozpoczęcie operacji od dowódcy amerykańskiego. Niektórzy w kraju sobie żartowali, że to jakaś misja wypoczynkowa. Myśmy uratowali życie tam 26 osobom z narażeniem własnego życia. Oznaczenie bojowe amerykańskie, które ja otrzymałem za działania jednostki, było oznaczenie za de facto decydowało o przyszłości. Ale chroniliśmy nie tylko brakunek. Jarek, spotkałem się z polską jednostką. Uważaj na to, uważajcie na ten metr, uważaj na ten metr. Wychodzimy, przepraszam.
Jednostka wojskowa Gron jest jednostką operacji specjalnych. Głównym przeznaczeniem jednostki jest zwalczanie terroryzmu, a w szczególności operacji ogólnoryzmu. Operacje mijanie mogą być cele taktyczne, strategiczne, gdzie chodzi o przywódców, o wojowników, o osoby kluczowe, które występują po stronie przeciwnika. Natomiast w operacji Hostage Rescue mówimy o życiu. W roku 2007 powołano wojska specjalne, na czele których rozwinięto dowództwo wojsk specjalnych i od tego czasu można powiedzieć, że nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tych sił. Nie no, strzelać nie będziecie w mnie, ale możecie wziąć pod. Jak się ogarnąć realizacji. Tyle do wieczora. Wieczorem mały reset. Jest gdzie? Na to. No, jest. Na to wejście sobie teraz. Trzeba szybko spać. Mało czasu. Z przeciwnikiem rozbrojonym w ciężki sprzęt. Agat jest jednostką charakterze szturmowy.